No tak, skończyło się to, co było do tej pory dobre. W dzisiejszym meczu praktycznie w ogóle nie walczyliśmy. Może walczyliśmy, ale z własnymi jakimiś problemami, słabościami. W żadnym elemencie myślę, że chyba nie dorównywaliśmy zespołowi Lotosu Tref Gdańsk. I dlatego myślę, że tak bolesna jest ta porażka. Teraz każdy mecz to jest taki moment w sezonie, że każdy mecz jest bardzo ważny. Ja myślę, że nie będzie problemu nawet po takim meczu, żeby wyjść i się zmotywować. Wyjść zmotywowanym do kolejnego spotkania, bo będziemy na pewno walczyć. Ciężki tydzień, bardzo ciężki tydzień po tym pucharze. Widać, że wszystkim chyba dał trochę w kość. No i niestety dla nas strata 3 punktów to jest bardzo dużo w tym momencie. Ja myślę, że spokojnie do tego podejdźmy, przeanalizujmy całe ostatnie praktycznie 1,5 tygodnia. Graliśmy wiele wyczerpujących spotkań, nie tylko pod kątem fizycznym, ale też emocjonalnym. Pewne rzeczy się nałożyły. Może ze stylu, w jakim przegraliśmy to spotkanie, to każdy z nas nie jest zadowolony. I na pewno chciał od siebie więcej, ale po prostu dzisiaj było to, co było widać i tyle. Ja powiem inaczej, zrobimy wszystko, żeby się jak najszybciej zregenerować, żeby wrócić do pełni siły i wtedy zobaczymy, jak w sobotę będziemy się prezentować na spotkaniu. Ważne jest, że każdy z nas wkłada maksimum energii, nie tylko tej fizycznej, ale też tej psychicznej, emocjonalnej. To wiele też sił kosztuje i no i tyle. No, mam nadzieję, że to wszystko postaramy się odzyskać przez te kilka dni i w środę przystąpimy do kolejnego spotkania już z chłodną głową. Tak, to prawda. Liczyliśmy na coś więcej na pewno, bo ostatnio gramy naprawdę dobrze. Dzisiaj przyjechaliśmy, szczerze powiedziawszy, ciężko mi powiedzieć, co się stało. No, nie zagraliśmy na swoim poziomie praktycznie w żadnym elemencie. A zespół z Gdańska zagrał na swoim równym poziomie i gratulacje dla nich za to zwycięstwo. Tak, no bardzo tego dużo jest w ostatnim czasie. Puchar Polski, potem zaraz ciężki mecz w Rzeszowie i kilka dni przyjechaliśmy tutaj. No tak, no teraz ważne, żebyśmy zapomnieli jak najszybciej o tej porażce i wrócili do swojej dobrej gry.